Minus 17 stopni Celsjusza, tyle dzisiaj pokazały termometry w suwalskiej stacji meteo. I nie jest to ostatnie słowo zimy, która właśnie rozgościła się na Suwalszczyźnie. Nad nasz region nadciągnął potężny wyż skandynawski, który już przyniósł bardzo mroźne powietrze. Jednak najzimniejszy moment, zdaniem synoptyków, przed nami. W nocy z soboty na niedzielę temperatura powietrza według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma spaść do minus 19 stopni Celsjusza. Kolejna noc ma być równie mroźna. Okres do końca lutego może być tegorocznym rekordem, jeśli chodzi o chłód, informuje Wiesław Winnicki, synoptyk z białostockiej stacji. W dzień chłód będzie nieco odpuszczał, ale jak prognozują meteorolodzy, temperatury mogą osiągać wartości od minus 16 do minus 7 stopni Celsjusza. Dodatkową trudnością jest to, że całokształt pozostałych czynników atmosferycznych może sprawić, że mróz będzie dla nas odczuwalny znacznie silniej niż pokażą to termometry. Wartości odczuwalne temperatury to nawet minus 32 stopnie. Rozsądek każe, by przy tak trudnych warunkach ograniczyć spacery, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i osoby starsze. Jeśli wyjście jest konieczne, warto odpowiednio się ubrać, ale tego Suwalczan uczyć chyba nikt nie musi. Kierowców prosimy też o wyrozumiałość dla pieszych. Nie każmy im stać na przejściach. Im jest zimniej niż nam w ogrzewanych, klimatyzowanych autach. Według prognoz mróz potrzyma jeszcze w pierwszych dniach marca, choć może być nieco łagodniejszy.